Gmina Sokoły położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podlaskiego. To miejsce niezwykłe, zachwycające pięknem krajobrazu, bogactwem flory i fauny oraz architekturą. W skład gminy wchodzi 49 sołectw, zajmujących powierzchnię ponad 15 tysięcy hektarów. Mieszka tutaj 6 tysięcy osób, z czego 1,5 tysiąca w samych Sokołach. Znaczna część mieszkańców trudni się rolnictwem. Działają także zakłady produkcyjne związane z branżą rolniczą i budowlaną. Przedsiębiorcy coraz częściej interesują się terenami położonymi w gminie Sokoły. Nowoczesna infrastruktura stanowi doskonałą bazę pod przyszłe inwestycje, a młody, aktywny zespół pracowników Urzędu Gminy pomaga rozwiązać wszelkie problemy natury formalnej. Prężnie działa Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Oferuje bogatą ofertę kulturalną. Perełką jest chór Harmonika. Z myślą o miejscowej młodzieży przy instytucji powstał plac rekreacyjny. Zaś z myślą o tradycji kolejnictwa wagon z ekspozycją muzealną, który jest zwieńczeniem starań o wznowienie ruchu towarowego na linii Łapy-Ostrołęka. Kilka lat temu zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Sokołach. Z inicjatywy wójta mieszkańcy jako pierwsi w województwie podlaskim rozpoczęli realizację programu budowy przyzagrodowych, roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków. Przebudowano także stacje uzdatniania wody oraz infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Część szkół na terenie gminy została zamknięta z powodu niżu demograficznego. Dzięki współpracy władz z organizacjami pozarządowymi niektóre budynki znów tętnią życiem, służąc przy tym społeczeństwu. W ten sposób zainicjowano działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy na Podlasiu ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej również powstał w wyremontowanym przez gminę budynku, w którym przed laty mieściła się szkoła. Dawną szkołę w Dworakach Staśkach przekształcono w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Placówka to kompleks kilku zakładów: Centrum Rehabilitacji i Adaptacji, Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Ośrodek dysponuje 120 miejscami, a 80-osobowy zespół specjalistów zapewnia kompleksowe podejście do indywidualnych problemów zdrowotnych pacjenta. Istnienie na terenie gminy licznych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia korzystnie wpływa na rozwój turystyki rehabilitacyjnej. Warto odwiedzić gminę Sokoły nie tylko ze względu na atrakcyjną ofertę prozdrowotną, ale też na walory przyrodnicze i bogatą historię tego miejsca. Symbolem osady jest zbudowana w latach 1906-1912 bazylika mniejsza. Nie mniej cenny jest spichlerz plebański z 1830 roku, zabytek unikalny na Podlasiu. Nie sposób, będąc w Sokołach, ominąć stary cmentarz. W jego centrum stoi pochodzący z XVIII wieku drewniany kościółek pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Przy bramie cmentarza znajduje się zabytkowa dzwonnica, przykład XIX-wiecznej drewnianej architektury sakralnej, tym cenniejszej, że niewielka jej część przetrwała do czasów współczesnych. Wart zobaczenia jest także neoromański kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Waniewie. Przy wyjeździe ze wsi Waniewo w kierunku Kowalewszczyzny stoi pochodząca z 1855 roku przydrożna figura Marii Niepokalanej. Jednym z najciekawszych zabytków na terenie gminy jest budynek dawnej szkoły rolniczej w Krzyżewie w stylu willi zakopiańskiej, zbudowany w latach 1911-1912. Prowadzi do niego piękna lipowa aleja. Zespół szkół rolniczych w Krzyżewie to jedna z najstarszych placówek edukacyjnych o tym profilu w Polsce. Inicjatorką powstania szkoły była Stefania Karpowicz. Obecnie w zabytkowym budynku dawnej szkoły mieści się Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo. To miejsce przyjazne dla każdego, idealne do wypoczynku na świeżym powietrzu. Centrum, poza walorami klimatycznymi, dysponuje szerokim zapleczem. Budynki gospodarcze zaadoptowano na stajnie i w centrum prowadzona jest nauka jazdy konnej oraz hipoterapia. Zakład stworzono z myślą o poszukujących zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańcach Sokół i ich okolic. Obecnie centrum daje zatrudnienie ponad 50 osobom. Obiekt posiada szeroką ofertę wypoczynkową, świadczy usługi rehabilitacyjne, gastronomiczne, noclegowe i konferencyjne. Dysponuje świetnie wyposażonym zapleczem rehabilitacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym.
Goście mogą korzystać z kortu tenisowego, boisk, wypożyczalni rowerów, siłowni, sauny i groty solnej. Atutem gminy jest sąsiedztwo Narwiańskiego Parku Narodowego. Miłośnicy rodzinnych wycieczek i aktywnego wypoczynku na łonie natury znajdą tu coś dla siebie. Z myślą o nich powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych. Turystyczną oazą gminy jest Waniewo. Niewielka wieś położona na brzegu Narwi, a zarazem baza wypadowa dla pieszych i rowerowych wycieczek po okolicy. To tutaj z inicjatywy władz gminy powstało Centrum Informacji Turystycznej. Największą atrakcją tych okolic jest ponadkilometrowa kładka edukacyjna łącząca Waniewo ze znajdującym się po drugiej stronie rzeki Śliwnem. Piękno nadnarwiańskiej okolicy najlepiej podziwiać z platformy widokowej. Można też wypożyczyć łódkę, tak zwaną pychówkę i wybrać się w podróż po dziewiczych rozlewiskach Narwi. Najważniejszą imprezą jest tu festyn Waniewo Odpust Natura, w ramach którego odbywa się festiwal muzyki ludowej Dawne Pieśni Młode Głosy. Na festynie swoje wyroby prezentują lokalni twórcy. Nie brakuje regionalnych przysmaków. Tego, jak powstają, można się dowiedzieć m.in. w gospodarstwie agroturystycznym w Jeńkach. Gospodarze nie tylko hodują kozy, ale też sami zajmują się wyrobem serów. Sami również wypiekają chleb i ważą piwo. Swoją wiedzą chętnie dzielą się z turystami. Gmina Sokoły to miejsce wyjątkowe, gdzie od wieków zgodnie współistnieją obok siebie ludzie i przyroda. Gdzie wciąż odnaleźć można ślady przeszłości, a tradycja przeplata się z nowoczesnością. Gmina Sokoły to przede wszystkim wspaniali ludzie, przedsiębiorczy, pracowici, zaradni. Również nieskażone środowisko naturalne, przygotowana infrastruktura. To wszystko sprawia, że mogą tutaj wspaniale się czuć się turyści, przedsiębiorcy i na stałe zamieszkać w gminie Sokoły. Zapraszamy!